epaka.pl to ogólnopolska sieć wysyłkowa. U nas nadasz paczkę, paletę, części samochodowe, dłużyce, a nawet żywe ptaki. Wysyłamy w kraju i za granicę. Ekspresowy zwrot pieniędzy z pobrań na konto lub w gotówce. Zamów kuriera na kilka sposobów. Przez internet lub aplikację na smartfona, przez telefon lub tradycyjnie u nas w siedzibie. Pobierz darmową aplikację do zamawiania kuriera. Wybieramy najlepszą ofertę dla Twojej przesyłki. Specjalne oferty dla firm, współpraca bez zbędnych umów, zadzwoń i zapytaj o szczegóły. Dobry wieczór w piątek, 2 listopada, Emila Okupska. Zapraszam Państwa na ostatni w tym tygodniu i pierwszy w tym miesiącu serwis informacyjny, a oto niektóre tematy na dziś. Wirtualna rzeczywistość dostępna dla uczniów z górskich placówek oświatowych. Mogą tresować wirtualnego psa, mogą strzelać z łuku, walczyć z rycerzami, mogą także wprowadzić się w stan relaksacji właśnie udając się na plażę czy na leśną polanę. A także powiemy o ceramicznej ingerencji dzieci w przestrzeń naszego miasta. Rozdawaliśmy rzeczy z gliny, takie, które robiliśmy wcześniej w pracowni dużej. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Wszystkich Świętych. Zgodnie z nauką Kościoła katolickiego jest to uroczystość tych, którzy są zbawieni i cieszą się wieczną szczęśliwością w niebie. Należą do nich nie tylko kanonizowani i błogosławieni, ale także święci bezimienni, wierni, którzy nigdy nie zostaną wyniesieni na ołtarze, a którym Kościół w sposób szczególny chce w tym dniu oddać hołd. W Dzień Wszystkich Świętych przypominamy zasłużonych i znanych, przywołujemy ich dorobek, twórczość i najważniejsze dokonania. Oto nasze wspomnienie tych, których pożegnaliśmy. Pierwszego listopada co roku wspominamy tych, którzy zmarli w ciągu minionych 12 miesięcy. W tym czasie odeszli od nas wybitni przedstawiciele świata polityki, kultury, nauki czy sportu z Polski i całego świata. Od września tego roku uczniowie szkoły podstawowej nr 1 uczestniczą w wyjątkowych ćwiczeniach terapeutycznych z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości. Wszystkie spotkania Virtual Reality odbywają się w świeżo wyremontowanej i wyposażonej w najnowszą technologię sali. To ewenement na skalę nie tylko województwa łódzkiego, ale i całego kraju, bowiem tego typu sprzęt posiada Zgierska 1 oraz jedna z warszawskich placówek oświatowych.
Wraz z początkiem tygodnia w budynku szkoły podstawowej nr 1 spotkali się nauczyciele, terapeuci, pedagodzy, psycholodzy ze Zgierza i okolic. A wszystko po to, aby dzielić się ze sobą doświadczeniami oraz dobrymi praktykami. Spotkanie ma na celu dzielenie się dobrymi praktykami, takimi praktykami na skalę co najmniej województwa łódzkiego. Zgierskie Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży to projekt, który nasza gmina, nasze miasto realizowało już od 2 lat. Nieustannie wzbogacając tę unikatową ofertę. Zespół nauczycieli, pedagogów, specjalistów, wsparty nowoczesną technologią. Mamy również biofeedback i również mamy w naszej szkole sprzęt do terapii Tomatisa. Metoda Tomatisa jest to trening uwagi słuchowej. Profesor Tomatis spędził wiele lat i zdobywał doświadczenie badając słuch. Taką konkluzją jest to, że słuch możemy słyszeć i słuchać. Słyszenie jest fazą bierną i to wszystko zależy od naszego narządu słuchu. Natomiast słuchanie jest fazą aktywną, jest to uwaga słuchowa i to polega na odbieraniu bodźców dźwiękowych, wydobywaniu tych bodźców dźwiękowych. Tego rodzaju spotkanie odbyło się nieprzypadkowo w Zgierskiej Jedynce, bowiem w tej placówce oświatowej funkcjonuje Zgierskie Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży, dzięki któremu uczniowie z terenu naszego miasta mogą otrzymać kompleksową pomoc terapeutyczną. Myśmy pewne środki w wysokości ponad 200 tysięcy złotych skoncentrowali w tej placówce, właśnie jak powiedziałem, po to, żeby te dyżury psychologów, pedagogów, specjalistów w zakresie rewalidacji mogły odbywać się też w tych godzinach popołudniowych, w tych godzinach, w których rodzice z dziećmi mogą przyjść i na spokojnie dostarczyć, opiekować się i skorzystać z tych usług, nie tak jak dotychczas w czasie trwania zajęć lekcyjnych, ale tak wspólnie, właśnie rodzinnie, żeby dziecko też czuło to istotne wsparcie. Natomiast od września tego roku uczniowie mogą uczestniczyć w wyjątkowych zajęciach terapeutycznych z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości. Są to jedne z ulubionych zajęć zarówno dzieci, jak i terapeutów. To jest metoda terapii za pomocą wirtualnej rzeczywistości. To są okulary, które zakładamy uczniowi na głowę i on się przenosi w inną rzeczywistość w zależności od potrzeb. Ma do wykonania też różne zadania, które wykonuje za pomocą takich oto padów, które dajemy po prostu dziecku do rąk. I teraz w zależności od tego, co chcemy osiągnąć, wprowadzamy dziecko, na przykład tutaj jest takie pomieszczenie, jest dom. Dziecko znajduje się w tym domu, ma do wykonania różne zadania, musi się po tym domu poruszać, musi dojść do tego, jak samodzielnie przejść przez różne pomieszczenia. Na koniec może wyjść sobie do ogrodu i tam też spotykają go różne przygody w postaci dźwięków otaczającego świata. Widzimy też dmuchawce, które się poruszają w powietrzu. Natomiast wszystkie zajęcia z wirtualnej rzeczywistości odbywają się w świeżo wyremontowanej i wyposażonej w najnowszą technologię sali, przynosząc uczniom wiele korzyści. Nasi nauczyciele wspierający są przeszkoleni do wirtualnej rzeczywistości, czyli podczas zajęć rewalidacyjnych, które każde dziecko z orzeczeniem posiada, mogą korzystać z tej wirtualnej rzeczywistości. Mogą tutaj przyprowadzić dziecko na zajęcia kreatywności, na zajęcia relaksacyjne. W zależności od tego, jaki panel włączymy, mogą się znaleźć w laboratorium, gdzie są do rozwiązania różne ciekawe zagadki. Mogą tresować wirtualnego psa, mogą strzelać z łuku, walczyć z rycerzami. Mogą także wprowadzić się w stan relaksacji, właśnie udając się na plażę czy na leśną polanę. A także mogą wykonywać różne kreatywne zadania plastyczne, na przykład w przestrzeni kosmicznej. Także podczas poniedziałkowej wizyty zaproszeni do placówki nauczyciele, pedagodzy, terapeuci, psycholodzy mogli przekonać się na własnej skórze, jak wyglądają zajęcia z wirtualnej rzeczywistości. Tego rodzaju działania tylko potwierdzają, że nasze miasto nie przez przypadek uzyskało tytuł samorządowego lidera edukacji, w tym nagrodę nadzwyczajną lidera kształcenia.
Blisko 200 osób, dzieci, młodzież, osoby dorosłe odwiedziło zgierskich policjantów podczas dni otwartych. Dla wszystkich przybyłych była to świetna okazja, aby dowiedzieć się, jak wygląda praca funkcjonariuszy w poszczególnych wydziałach, a także poznać różne ciekawostki z życia zawodowego mundurowych. Rafał Woźniak. Podczas wizyty dzieci miały szansę zobaczyć sprzęt na co dzień służący policjantom, psa tropiącego oraz radiowozy. Prawdziwą sensację wzbudzili policyjni antyterroryści, którzy prezentowali swój sprzęt, w tym specjalistycznego robota pirotechnicznego. Dni otwarte są skierowane, tak jak już wspomniałam, dla wszystkich, ale również dla dzieci, a zwłaszcza dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Wynika to z tego, że chcemy pokazać zawód policjanta i zachęcić młode osoby do wstępowania w niebieskie szeregi. Dzisiaj każdy, kto tu przybędzie, może zobaczyć tak naprawdę całe wnętrze naszej jednostki, od gabinetu komendanta po tak zwany areszt, nawet po radiowozy policyjne oraz porozmawiać z policyjnymi antyterrorystami i zobaczyć pirotechnicznego robota. Każdy znalazł dla siebie coś ciekawego, ale najważniejsze było to, że odwiedzający mogli porozmawiać bezpośrednio z policjantami różnych wydziałów i poznać ciekawostki z ich zawodowych doświadczeń. Zawód policjanta jest to tak naprawdę pasja, nie jest to zawód, tylko to jest pasja. Można naprawdę się realizować, można pomagać innym. Daje to naprawdę wiele możliwości rozwoju i stabilną pracę. Spotkanie było również doskonałą okazją do powtórzenia zasad bezpieczeństwa na drodze. Przez 2 miesiące w Zgierzu realizowany był kreatywny projekt z udziałem 60 dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. Instruktorzy Centrum Kultury Dziecka od początku września pracowali z grupami zgierskich świetlic opiekuńczo-wychowawczych w szkołach podstawowych nr 1, 4 i 11. W poniedziałek w siedzibie CKD nastąpiło podsumowanie akcji. Dzięki projektowi mikrodziałania makrozmiany, ceramiczne integracje dzieci w przestrzeni miasta Zgierza, dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, będące w trudniejszej sytuacji ekonomicznej lub rodzinnej, mogły nie tylko doświadczyć działań artystycznych, ale również wziąć udział w dyskusji o przestrzeni miejskiej i bezpośrednio na nią wpłynąć. No, dzieci lepiły z gliny różne projekty dotyczące jakby odnawiania przestrzeni wokół siebie, na miejsca, które im się nie podobały, żeby je zmienić. Proponowały jakieś rzeźby, jakieś rzeczy, które by tam chciały postawić. Młodzi zgierzanie uczestniczyli również w spacerach historyczno-architektonicznych w 3 dzielnicach Zgierza, a dzieci wybrały miejsca, w których chciałyby dokonać mikroartystycznej zmiany, korzystając z potencjału z 2 pracowni ceramicznych. Pracowały w 2 pracowniach ceramicznych, w pracowni CKD oraz w pracowni w Fabryce Sztuki na Tymienieckiego. Natomiast podstawowym celem tego projektu było oswojenie dzieci z przestrzenią miejską, rozpoczęcie z nimi w ogóle rozmowy o tym, czym jest przestrzeń miejska, dlaczego ona tak wygląda. Chcieliśmy im pokazać z troszkę innej perspektywy Zgierz. Natomiast w pracowniach ceramicznych dzieci przygotowywały takie mikroinstalacje ceramiczne, które osadzały w okolicy swoich szkół. W środę miał miejsce finał akcji, połączony był z projekcją filmu dokumentalnego, który pokazywał, co przez te 2 miesiące udało się zrobić. Rozdawaliśmy rzeczy z gliny, takie, które robiliśmy wcześniej w pracowni dużej, jakiejś pani Klaudii, i rozdawaliśmy po różnych miejscach. Na przykład jak apteka, która już nie jest apteką, czy tutaj blisko budynek. Jak trzeba łączyć glinę, jak, co trzeba robić, żeby powstało? Trzeba wypalać i trzeba przez tydzień trzymać, żeby wyschło. Projekt był dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018. Mamy piątek, a wraz z końcem tygodnia przygotowałam porcję informacji kulturalnych. Coś dla siebie znajdą miłośnicy muzyki, a także sympatycy sztuki i historii. Zapraszam. Zbliża się 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji w naszym mieście odbędą się wyjątkowe wydarzenia. Szczegóły zdradzi nam pani Renata Karolewska. Dzień dobry, witam Państwa. Rzeczywiście jest to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ jest to 100-lecie, jak Pani wspomniała. W związku z tym wydarzenia też potrwają dłużej niż zwykle. Zaczynamy od 3 listopada, kończymy 13 listopada, czyli całe
No, ponad tydzień, prawie 2 tygodnie poświętujemy. Szczególnie chciałabym zaprosić na 11 listopada. 11 listopada tutaj za moimi plecami na ścianie ratusza odbędzie się mapping 3D realizowany przez jedną z najlepszych firm w Polsce. Będzie prezentowana historia naszego miasta na tle wydarzeń Polski. Począwszy od roku 1918, a skończywszy na czasach nam współczesnych. W międzyczasie, ponieważ to będą 3 pokazy, 10-minutowe o 20, 21, 21.30, o godzinie 20.30 zostanie złożony ogień na płycie Kostiuchnowskiej na cmentarzu. To wydarzenie również jest w tym roku wyjątkowe, ponieważ uzyskało ono patronat prezydenta RP. To jest jedno i to główne wydarzenie. Natomiast takich wydarzeń przez te kilka dni będzie naprawdę dużo. W taki szczególny sposób to chciałabym polecić i zachęcić mieszkańców do udziału w sadzeniu grabów. To wydarzenie odbędzie się w godzinach okołopołudniowych 10 listopada, a do tej czynności, do tego wydarzenia zaprosiliśmy osoby, mieszkańców urodzone 11 listopada. Takich osób w Zgierzu mamy 130. Wczoraj zostały do nich wysłane zaproszenia. Nie wiemy jeszcze, ile osób się zdecyduje. Najmłodsza ta mieszkanka urodzona 11 listopada ma 2 latka. Najstarsza pani seniorka 91 lat. Mam nadzieję, że sporo z tych osób się pojawi. Również myślę, takim interesującym wydarzeniem może być karaoke piosenek patriotycznych, które odbędzie się w MOK-u 8 listopada. To oczywiście nie wszystko. Warto śledzić Facebook, warto śledzić stronę internetową, ponieważ tych wydarzeń o różnym charakterze kulturalnym, takim historycznym, artystycznym jest w tym roku szczególnie dużo. Najbliższe wydarzenie odbędzie się w Towarzystwie Śpiewaczym, siedzibie Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia. Odbędzie się inscenizacja teatralno-muzyczna w wykonaniu Polskiego Studia Teatralnego z Wilna i zespołu Rudomianka. To wszystko o godzinie 17:00. Też bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców zapraszamy. 6 listopada we wtorek o godzinie 17:00 w filii nr 2 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ulicy Długiej 29A odbędzie się koncert w wykonaniu Lubow Melki. Ja to mam szczęście. Natomiast 9 listopada o godzinie 18:00 w Zgierskiej Galerii Sztuki przy ulicy Mielczarskiego 1 budynek MOK odbędzie się wernisaż. Andrzej Nawrot, 80+, malarstwo, grafika, rysunek. W październikowej przeplatance poza niewielkimi opadami miały być widoczne, słoneczne i cieplejsze dni. Sprawdziła się prognoza z optymizmem przewidująca złotą polską jesień do końca października. Jak będzie wyglądał listopad? Zapraszam na prognozę pogody. Sobotni poranek zapowiada się dość chłodno, bo będzie około 7 stopni, przy czym temperatura odczuwalna oscylować będzie w okolicach 2 stopni. Z każdą godziną będzie jednak coraz cieplej, termometry pokażą 12 stopni. Najważniejsze jednak, że nie powinno mocno wiać. Parasole też raczej nam się nie przydadzą. W niedzielę przejściowe zachmurzenie, słupki rtęci wskażą do 15 kresek. Równie ciepły ma okazać się także poniedziałek z temperaturą 16 stopni Celsjusza oraz większą ilością słońca na niebie. Ciśnienie będzie spadać. Prognozą pogody się z Państwem żegnam. To już wszystko, co na dziś przygotował nasz zespół redakcyjny. Na kolejną porcję informacji zapraszam w poniedziałek o 18:30. Sympatycznego weekendu. Do zobaczenia.